Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken, a to 21 odcinek Supermarket Simulatora, w którym tworzymy market marzeń. Także zapraszam was, moi drodzy, do kolejnego odcinka z wspólną przygodą. Cały czas kontynuujemy tu nasze działania. Ja, żeby nie robić w kółko tego samego na odcinkach, to oczywiście niektóre rzeczy robię za odcinkami. W poprzednim właśnie odcinku wprowadziliśmy do sprzedaży te książki, co do których byłem sceptyczny dość, jeśli chodzi o ten mój market, ale jak widzicie, one się cały czas wyprzedają. Generalnie większość towaru tutaj powyprzedawałem, nawet niektóry za bardzo. To też widać po kasie, którą mamy, moi drodzy, na koncie, ale wynika to z tego, że chciałem możliwie opróżnić ten magazyn, aby na nowo to wszystko jakoś poukładać i postarać się go zapełnić totalnie całego. Czy to się uda po full korek go zapełnić? Ja mam spore wątpliwości, czy te 140 tysięcy by nam na to starczyło, ale my sobie zerkniemy też i, moi drodzy, w komputer. Przy okazji sobie zobaczymy tutaj w nasze ustawienia, czy coś tutaj nie... Tutaj jest właśnie ta platforma, jakiś update do tego wszedł, chyba to będzie działało. Natomiast, moi drodzy, jeśli chodzi o nasze zarządzanie, to najbliższa licencja, 81 level, więc tutaj dużo czasu... 4 licencje, czyli tak naprawdę już niedługo będziemy mieli full market, ale oczywiście trzeba by go też rozbudować. Ja mógłbym tą kasę, którą mam, zainwestować w rozbudowę, tylko chyba sami rozumiecie. Pytanie brzmi... Po jakiego grzyba miałbym to robić? Co by mi to dało, skoro my tutaj chcemy mieć towar w pierwszej kolejności? Rozbudowa jest rzeczą drugoplanową. Jeszcze nam troszkę, jak widzicie, tutaj gdzieś niegdzieś jakiś produktów pozostawało, więc postaram się jakoś tam sugerować tym, jak będziemy układać. Chciałbym zrobić raczej coś takiego, że jeden regał będzie na jeden produkt. Zaczniemy od chemii, bo jakby chemii jestem tutaj w miarę pewien, że chciałbym ją tutaj mieć na środku, czyli byłoby 4 razy 2, 8 regałów, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, może koło 16, zobaczymy, tutaj tak się zawahałem w pewnym momencie, jak ja chcę tą chemię ustawiać. Ale nic. Jak ja to zrobię, słuchajcie, żeby ten magazyn zapełnić? Nie będę latał jak taki oszołom. Po prostu zrobimy machnią bardzo proste, moi drodzy. Będzie to miało oczywiście takie konsekwencje, że pracownicy nagle nam będą to wszystko uzupełniali, ale nie szkodzi. Każdego produktu zamówię dosłownie po jednym kartonie, po to, żeby móc mieć go w ręce i żeby nim sobie naznaczać, gdzie te produkty chcę mieć umieszczone. Myślę, że do naszej decyzji będzie miało ogromne znaczenie, jakie kartony jest dany produkt pakowany. I to będzie taka podstawowa, powiedzmy, jakaś tam, jeśli można powiedzieć, podstawowe kryterium naszej jakiejkolwiek tutaj dzisiaj pracy. Jestem ciekaw, słuchajcie, wy zobaczycie też przy okazji, jak działa ten mod na uzupełnianie magazynu. Przy dużych kwotach to się tam ładną kwotę płaci, bo nawet 1000 zł za dostawę na magazyn, ale według mnie cały czas uważam, że to jest uczciwe, bo to nie jest taki tylko pusty mod, tylko działa to realistycznie, że faktycznie kurier wam to na magazyn uzupełnia. Zobacz, mamy 11-12 produktów z chemią póki co, ale tam jeszcze były jakieś nowości, które ostatnio, coś tu mi jeszcze się kojarzy, że było. Z każdego dosłownie po jednym. Ja to tak robiłem ostatnio poza odcinkiem, a dziś właśnie chciałbym wam pokazać, jak ja to robię, jaką mam tutaj na to metodę. Dobra. To w życiu nie jest środek czyszczący, chyba że nie wiem. Dobra, tam nie będę się z tłumaczem, że tak powiem, kłócił. 17 produktów, i jeszcze pewnie coś tam dojdzie, więc też lepiej sobie... czyli to by wyznaczyło, jeżeli 17 produktów, że 17 regałów. To czekajcie, jeśli miało być 17... A, bo tam mam jeszcze jeden więcej, czekajcie. 2, 4, 6, 8, tu jest 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, to dwa regały wolne by można zostawić. To tą szynkę się przestawi, dobra. Dobra, to wszystko, co tutaj jest, co tutaj była oliwa chyba. Trudno, będziemy przestawiali. Będziemy przestawiali. Nie wiem, czy tu oliwę będziemy dawali. W sumie te napoje i tak będą przestawione, więc... to jest taki minus, że jak coś oczywiście mi, słuchajcie, na półkach zostało, to mydełka w sumie niepotrzebnie zamawiałem. To już ręcznie to przestawię, to już nie będę, wiecie, tutaj robił problemów.
No ale na przykład w przypadku tej oliwy, to ja nie do końca jestem przekonany, czy my potrzebujemy cały regał dosłownie na jedną oliwę, czy nie lepiej na dwie podzielić. Że po połówkę regału. No bo zobaczcie też, jakie są kartoniki, nie? A i tak jeden kartonik to jest zazwyczaj jedna półka. To słuchajcie, tutaj sytuacja jest identyczna z tym mydłem. Na razie na dole zostawię, bo nie wiem, czy tam tych dużych po prostu nie dam. Może ich bym na półkach nie dawał, tylko na dół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu jest ten drugi rodzaj jakiegoś tam mydła, czy to było szampon, czy płyn do naczyń, to już tam w sumie nieistotne. No dobrze, to jeszcze jakiś mały kartonik byśmy wzięli. No bo z tymi to jest zawsze największe jaja są. Środek czyszczący, no to niech będzie zaraz tu przy drzwiach. Bo jeżeli te kartoniki są takie i to jeden kartonik to jest jedna półka, a na połowę wchodzi takich kartoników 6, jeśli dobrze pamiętam. No ten gagatek już idzie uzupełniać, ale dobrze, niech uzupełnia. Niech uzupełnia, niech pracuje, za to mu płacimy, widzowie, prawda? Za to mu płacimy. To zobaczcie, mamy 6 wtedy kartonów na jednym, razy 3, 18, czyli to daje nam ponad 100 sztuk danego, nawet więcej wyjdzie tego produktu. Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Aha, to już mieliśmy, no trudno, to tam akurat się wrzuci. Więc zacząłbym w ogóle, słuchajcie, jakieś plany od tych małych kartoników, bo to będzie najłatwiej wyliczyć po prostu. No dobra, ten szampon niech sobie będzie, załóżmy, że tutaj. Pewnie też gagatek zaraz mi weźmie. Nie wziął, nie. A, i to jest to mydełko, które było. Dobra, to mamy takie małe rzeczy z chemią związane. Okej, okay. I ja to będę domawiał w ten sposób, słuchajcie, na raty. Bo będzie mi łatwiej. To jeszcze nie wiem, gdzie bym chciał wstawić w ogóle, tak szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to pire bym chciał wstawić. No na razie tutaj sobie przestawimy. Tu bym chciał napoje od brzegu, tego jestem pewien. Żebym chciał napoje. Sprzedaży oczywiście, jak widzicie, no nie uruchamiam, bo to by się jakąś, nie wiem, tragedią skończyło. I zobaczcie, jaki daje nam to w tym momencie komfort, że podchodzicie sobie wtedy do półki, która was interesuje. Wszystko widzicie na własne oczy, tylko warto komputer mieć otwarty. Tak, jest. No i zobaczcie, jeśli wiemy, że... A, ten już mi wziął, ten kurczę. No ale to był taki sam kartonik. To czekajcie, to tu wtedy dajemy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I 12. 2, 3, 4... Czyli 17 łącznie na komputerze musi być. 17. Tego i tego to od razu zrobimy o jeden więcej i na razie nie robimy następnych, bo muszę policzyć. Ja tu chcę już dokładnie, widzowie, już tu chcę dokładnie. Czyli tak, tych ma być 17. Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłem. Tych ma być oś po 18, no bo po 6 na półce razy 3, no teoretycznie, jak to wyjdzie w praktyce, to no i już 2000 za to nas skasują. Czyli mamy 3 produkty. I teraz tak. No to może będziemy robili inaczej. Raz, dwa. No i tam w sumie... Już tak ciężko jest doliczyć. 3, 4, 5, 6. No czyli 12, czyli tych mydełek 12. A, tylko że tu ciężko teraz z nazwą. Czyli tych 12. Dobrze. A to ma 2 kartoniki. Czyli 18 minus 2, 16. Zobaczcie, matematyka taka się czasem przydaje. Uważam, że mało czego można się fajnego nauczyć na matematyce w szkole, ale akurat matematyka do pieniędzy to jest bardzo ważna rzecz. Do towaru, do pieniędzy, zobaczcie. I mamy w ten sposób uzupełnione idealnie. Prawdopodobnie nic mi nie zostało. Nie, bo nic nie przyjechało. Dobra, to tamte kartony są jeszcze, jak widzicie, zgrabne, piękne i jest super. Gorzej wygląda sprawa troszeczkę z tymi kartonami. Myślę, że one by sobie stały tu i jeżeli one są takie niestety, takie niezbyt, to tutaj na ziemi też postawimy. Czyli 5 tych trzeba będzie zamówić w takim razie. Czyli wszystkich w takim razie po 5. To może nie chciałbym, żeby bezpośrednio obok tamtego stało, to wiecie co, to sobie tu wstawimy. Już mi porwał ten karton, gagatek jeden. To wiecie co, ja się też zastanawiam, czy w przypadku takich produktów nie lepiej cały regał zapełnić. O, a tutaj zdjąć. No tu już nie zrobię, bo ten gagatek mi kurde. Ach,
pracownik. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. A, to i tak za mało zamówiłem. Ile wchodzi? Albo 5, bo ten mi... A ten co się tak zastanawia? Nad czym ty się, chłopie, zastanawiasz? Powiedz ty mi, chłopie, nad czym ty się zastanawiasz? Halo? Do roboty się weź. Ej, panie Heniu. No co się gapisz w tą ścianę? Tam nic nie ma. Co ty tam widzisz? Buzię widzę w tym tęczu. Twarz widzę, buzię. A ja nie widzę. Buzię widzę. Heniu, kurde, ogarnij się, co ty brałeś dzisiaj? Heniu. Ej, Marian, bo Heniu się zawiesił. Heniu, kurde, coś tutaj do nosa musiał, albo nie wiem gdzie. Wolę nie myśleć. Heniu patrzy w ścianę, jakąś buzię widzi. Buzię widzę w tym tęczu. No kurde, no jakieś tam rysy są, ale to jest cień, Heniu, to jest cień. To światło tak pada. Nie módl się do ściany, chłopie, do roboty. Za to ci nie płacę, do roboty. Już, raz, raz, do roboty. Dobra. Z Henia się ponabijaliśmy, ale tak poważnie mówiąc, widzowie, to te rzeczy, które właśnie są w tych kartonach i są sprzedające się, tak powiem. No i widzicie, poszedłem i poszedł. To ja bym wolał jednak, to tak zrobić. Bo tych kartonów będzie za mało. A tu wstawimy coś dużego wtedy. No nie wiem, czy konkretnie to. Może to jaja level po prostu. Zobaczcie, to i tak jeden karton wejdzie, także tego jaja level za dużo tutaj też nie wejdzie. Ale trzeba naznaczyć, zanim Gałgan mi porwie. To i tak mało tych jaja level będzie. To tutaj musi być też. Czyli czekajcie, jaja level, żeby było tak, jakby był regał. Co mnie się ten karton otwiera. Dobra, to te dwa też damy. O! I to będzie na jaja level miejsce. Spoko. Co tam jeszcze miałem? Jak on buzię w tym tęczu widzi, to... I się zgubiłem, ile mam zawiesić. Zamówić znaczy się. Zawiesić to się on zawiesił. Tych możemy 8. Wiem, że się, słuchajcie, to kompletnie nie opłaca. Chociaż zobaczcie, ten koszt dostawy na magazyn jest i tak zawsze zależny od ilości produktów. Ja to robię na raty, żeby po prostu mi sterty kartonów nie leżały przed sklepem. Dobrze, dobrze. I co tu mamy? To jeszcze mamy te. No to te też muszą być na całej półce. Trochę zrąbałem, bo mogły być płyny czyszczące obok, no ale tu cudów nie wymyślę żadnych. To po prostu damy tak, że tu damy naprzeciwko płyny, a tu damy te clean washa. A ten się znowu modli do ściany. Chłopie, kurde, ogarnij się. Ogarnij się, Marian. Teraz do drugiej ściany się modlisz. Ja pierdzielę, chłopie, bo cię zwolnię. Weź się ogarnij, to nie jest, kurde, jakiś tutaj czas na modły, tu trzeba zarabiać, pracować. Dobra, i tego faktycznie ze względu na to, że te kartony są takie małe, damy podwójnie, trudno. Czyli to i. A tych zamówimy więcej po prostu. I jeszcze dwa clean te. Dobra, tylko czy ja się teraz tutaj odnajdę, widzicie? I to jest czasami... Dobra, jaja miałem 2. Środek czyszczący. No dobra, wszystkiego na razie po 6, bo ja nie wiem, słuchajcie, co ja tutaj teraz zamawiam. Tabletki do zmywarki, no to już wiem. Ryzyk fizyk, widzowie, bo... Wszystkiego po 8, ale to już totalny ryzyk, nie? Znaczy wszystkiego poza tamtym. Słuchajcie, też nie chcę, żeby mi piramidy stały przed... piramidy towaru stały przed sklepem. Dobra, czyli tego można zamówić 4 jeszcze. 4, tego 3. I tego 4. Dobra, chyba spamiętałem. Piery, ten się... Chyba tak było. Albo może nie oby nie odwrotnie. Uf, udało mi się. Widzicie, to jest moja metoda zamawiania towaru. Raz sobie naznaczysz i jest gites. Dobra, czyli tego raz. Tego 4. 5. A ten już mi tu porwał. Ta-dam, zobaczcie jak ładnie, widzicie? I ta metoda się sprawdza.
Dobra, te duże, wielkie sobie zostawię. Z tym jest jeszcze problem, bo to też jest taki dosyć nieporęczny karton, szczerze wam powiem. To bym wolał tu przy kącie stawiać, więc tu już jest pewne, że to będzie musiało być na całym regale niestety. I nawet nie wiem, czy nie na dole. Ale dobra, tam jeszcze mamy z tych... Kurde, jest problem z tymi kartonami, widzowie wam powiem, bo to niektóre są takie, kurcze... A, papier toaletowy, no trudno, papier niech ma swój regał już. Zawsze, słuchajcie, to tutaj niech sobie stoi papier, ale niech stoi do dołu, o! Jak są te duże, wielkie kartony, to niech one do dołu stoją wtedy. I tak jest mało tego papieru, przecież to nam zejdzie po prostu, wiecie, chwila, moment i papieru nie będzie. Dobra, to wtedy też stawiałem na dół, to teraz po prostu stawimy sobie tu. I skoro papier będzie miał swój regał, a to nie będzie na dole, to to śmiało możemy... Bo tam trzeba etykietę zdjąć, bo nie wstawimy, bo przypominam wam, że tego moda fajnego sobie zainstalowałem, żeby czasem omyłkowo nie popsuć czegoś. Dobra, no to tutaj też pójdzie papier. No w sumie papier możemy chyba... O, wiem co zrobimy, widzowie. I wtedy rozmnożymy papier. To już niech ten papier sobie idzie tu i tu, bo ten papier akurat schodzi jak szalony. A sami widzicie, że w jednym kartonie tego papieru za dużo nie ma. To już papiery domówmy. No to w sumie po co ja tu wchodzę? Chwila, to już mogłem przez kliknięcie. Czyli papierów po 8, no tak z 10 kartonów może. No a widzicie, to nie jest tak... Ja nawet nie patrzę, słuchajcie, za bardzo jak nam się kasa... Jak nam się kasa kurczy. Tych 8. Bidet, 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 bidet. Gdzie jest ten cholerny bidet? No i patrzcie. Aha, bo tu jeszcze nie zamówiłem. Dobra. Dobra, bo tu jeszcze nie zamówiłem. To też po 8. Kurde. Gagatki mi tutaj tylko... Zobaczcie, oni już robotę robią. Oni już uzupełniają. Dlatego mi się ten... Te zamówienie nie do końca zgadza. No, tu było jedno za dużo, to wiem. Tylko to miało pójść na dół. No, git. Tu mi się nie podoba ten narożnik, no ale z tym nic nie zrobię. No, już mi porwał. No i zostają te olbrzymie kartony. Aha, bo to jest jeszcze to. Tu jeden papier za dużo, ale papier to akurat zaraz... Kurde, nie wiem, czy my znajdziemy miejsce na papier, widzowie. Dobra, no to trudno. Musimy iść tą metodą. Załóżmy tyle papierów dać. A teraz gdzie te wielkie? Bo to są tak olbrzymie kartony, że aż... Szkoda by mi było, słuchajcie, z jednej strony na to regału marnować, a z drugiej strony... Nie mam wyjścia. Musi to być tu, wiecie? Ja to tak sobie, zobaczcie, właśnie cykam, potem mogę według tego zamawiać już i to jest spoko. Wydaje mi się metoda bardzo fajna. Mi to się sprawdza, jest praktyczne, moi drodzy. Nie wiem, zobaczymy jak te środki będą schodziły, no też z drugiej strony w takim kartonie. Już patrzy, żeby mi podwędzić. Gdzie już Gałgan patrzył, żeby mi podwędzić. Dobra, to tu jest dwa papiery, można zamówić trzy. Co tu jeszcze? Bo oni mi podwędzili pewnie i teraz muszę uzupełnić przez tych gagatków jednych. Dobra. Szampony są, to jest, no to mi się tu podoba, to jest wtedy spoko, nie? Widzicie? Tak jest spoko, jak są takie kartony, to jest idealnie, ale jak te wielkie, to już lipa. No i zobaczcie, papier był zamówiony i już mi zajumali. No zajumali mi papier, a ten tu, kurde, nie wiem, patrzy i teraz w karton się modli. Chłopie, bo cię naprawdę zwolnię zaraz. Ja go naprawdę, widzowie, zaraz zwolnię. Przecież co to jest? Co to ma być? Modlenie się do regału. A czy ja tu czegoś nie... Aha, dobrze. Ale to tak musi być. To tak musi być, bo to jest w tych kartonach, to inaczej nie zrobimy. Dobra, zamówionko, cyk.
I tylko kasa idzie w dół. Dobra, chemię mamy chyba ogarniętą, widzowie. W razie W, a nie, nie mamy ogarniętej chemii. Tu miało być 8 i tu też miało być 8. Po 8 miało być. Kurde, to nie jest takie... O, zapełniło się, bo coś mi tam mignęło przed oczyma. Dobra, dobra, zobaczcie, no nie, jakoś to nie... Znaczy w sumie ładnie to wygląda, wbrew pozorom. Tutaj. Spoko, spoko. I co my tu dała? Tu już się mięso zaczyna, to już będzie trzeba ogarnąć. A nie było jeszcze jakiejś chemii przez przypadek, widzowie? Coś mi się tak wydaje, że coś tu... Co tu jeszcze było? Jak się zastanawiam, czy nie powiększyć, kurde, ale nie, no to nie chciałbym tak miejsca marnować. Taki rozrutny to ja nie jestem. Aha, jedno za dużo zamówiłem, dobra. Czasem się zdarzy, widzicie. Zaraz gostek mi weźmie, no to się uzupełni. Albo sam pójdę po prostu uzupełnić. O, tu już mi porwał. Tu już mi porwał, widzicie, a dopiero co było dużo towaru, no. I weź tu pracuj, kurde, z takimi ludźmi. Dobra, mamy to. Mamy. Chemię jako taką mamy ogarniętą. Ty, gościu, nie właź we mnie. Będzie trzeba później te mięsa przesunąć, ale ja bym teraz się zajął inaczej i tu od początku mam plan, żeby dać napoje. Nie wiem, taki po prostu mam pomysł, żeby dać kartony z napojami. Tutaj, tam ewentualnie jakieś tam inne słodkie rzeczy. Zobaczymy. Jeszcze nie mam tak do końca pomysłu, ale chciałbym dać tutaj na pewno napoje. Czyli co robimy, moi drodzy? Po prostu zrobimy myk. Poczekajcie, większość, wszystkie napoje w zasadzie, które mamy, no to są raczej w lodówce, nie? To już możemy sobie ułatwić życie. Mówię o napojach typu jedna woda. Cola, Sprite, cola. Soki oczywiście później. Druga woda. W sumie od wody bym zaczął. Piwa to tam akurat nie liczę do tego, to później. I te wszystkie dziwne jakieś takie kole. Ale wiecie co? Te dziwne kole chyba po połówce zrobię. Nie wiem, jakie one mają półki, słuchajcie, ale to chyba dam po połówce regału. Nie wiem, czy cały regał to nie będzie po prostu za dużo, wiecie? I teraz tak, żeby czasem mi gdzieś byle gdzie nie wylądowało, to oczywiście odznaczamy sobie, żeby mi na magazyn nie dostarczali. Już nieważne w sumie, co chwycę, aczkolwiek woda by była najbardziej mile widziana na początek. I zobaczcie teraz, moi drodzy. No, zawiesił się Heniu, no. To czekajcie, jeżeli byśmy cały regał przyjęli, że ma być na napoje, łącznie z tym na dole, no bo tu kurczoki czy ziemnioki, to niekoniecznie, specjalnie tak mówię po wiejsku. Słuchajcie, to wchodzą wtedy... O, już porwał. Wchodzi 8 kartonów. Czekajcie, nie, to inny porwał, ten nie. Muszę coś sprawdzić, moi drodzy, bo coś mi tutaj... Widzicie, to są te kijowe kartony, więc woda akurat dość mocno schodzi. Z drugiej strony jeden karton ma 16 butelek wody, mało, nie? Kurde, no nie, na pewno coś takiego jak Sprite czy Cola chciałbym, żeby miało swój cały regał, a te kolorowe bardziej. Czyli wiecie, co zrobimy? To może inaczej zrobimy. Mimo wszystko... Słuchajcie, zrobimy to inaczej. Damy na cały regał, ale dół zostawimy, nie wiem, na jakieś ziemnioki, żeby nam się ziemnioki nie skończyły. Albo kurczoki. Kurczoki, czoki, kurczoki. O, patrzcie, jak ładnie chwyciłem drugą wodę. No, to tak zrobimy. Ja tego inaczej nie widzę, powiem wam szczerze. Bo... No bo tak. I teraz tu byśmy zamówili raz, tutaj by był drugi i trzy, czyli i dwa. I dół zostawiamy wolny, a tutaj tak, 2, 4, 6, 8, 10, 11, czyli tej wody jednej ma być 11. Dobrze, dostawę poproszę na magazyn, zobaczcie jak ładnie, i na dole będą sobie ziemnioki. No, no, to jest dobry plan, tak zrobimy. Teraz tu są śmietany, ja w ogóle nie wiem, gdzie pójdziemy z tymi śmietanami, to wiecie co? Jak nie wiem, gdzie pójdę, to zrobię rozpierdziel. Trudno. I tak sklep zamknięty na razie. Nie ma co. Nie ma co, widzowie. Dobra, mamy to. No to już przy okazji tą Nutellę
Ach, tam kurczę, tą Nutellę na razie tu, bo ona i tak tu mają być i tak słodkie rzeczy jakieś tam. Tak w tym rzędzie tak sobie planowałem, tylko nie wiem, czy po drugiej stronie, czy po tej. Jeszcze nic nie wiem. Widzę, to jest tyle tego towaru i tyle półek, że ja już się gubię. Jak nam kasa, no już nam ubyło z 20 tysięcy, nie? Z kasy. Dobrze. Czyli co? To, potem Sprite, Cola i... No właśnie, z tym mam wątpliwości, bo na przykład te Sprite'y, słuchajcie... No patrzcie, ja z wróżką powinienem zostać, widzowie. Ewid, no ty Heniu, bo jak ja ci zaraz z tego kartona przypierdzielę, to zobaczysz. Wiecie co? Sprite'y raczej dobrze schodzą, ale... No kurde, nie wiem. Czy, a dobra, mamy, słuchajcie, tyle regałów. Będziemy se żałować, nie? Przecież tu tak naprawdę jest tyle regałów, że na każdy produkt jest jeden... Dobra, zwalniam tego gościa zaraz, bo mnie krew nagła zaleje. Wiecie co? Na kole, na Sprite'a niech będzie po jednym regale. Tym bardziej, że dół, jak widzicie, do dołu nie dajemy. Więc niech będzie po jednym regale. Heniu, jak ja cię przetrącę... To chyba update nie wyszedł jednak zbyt dobrze. Dzisiaj ściągałem jakiś update magazynu i mi się nagle Heniu zawiesił. Nie wróży to nic dobrego niestety, ale drugi Heniu... Drugi Stasiu jest drugi. Jest Stachu w domu? Dobra. Czyli tak. Po 8 w zasadzie, nie? Nie, czekajcie. 2, 4, 6, 8, 12. 12 każdego powinno być. Każdego 12 poza... Poza już nie wiem czym. Dobra, sru, zamawiamy wszystkiego 12. Bo się zawiesiłem chwilowo, widzowie. Chwilowo się zawiesiłem. No i pięknie, zobaczcie jak ładnie. Do tego dążyliśmy właśnie. I teraz będę chciał oczywiście dalej lecieć z napojami, ale na dole tutaj myślę, że ziemniaki mogą pasować. Tutaj ziemniaki mogą pasować, także sobie karton ziemniaków zamówimy i je umieścimy. Co my tu dalej mamy? O, już te napoje to są takie dziwne, że tutaj będzie trzeba to jakoś dobrze przemyśleć. Według kolorów po prostu je poukładam, bo taki mam kaprys. O, soki są jeszcze. Kurde, soki na koniec chciałem. A ta kola skąd się wzięła? Za dużo jedną zamówiłem chyba. O, tak mi się właśnie coś wydawało, że za dużo. Dobra. Trudno, życie. To na razie na zewnątrz. I tu jest jeszcze jeden sok i jest ten... Dobra. To jakie to są te kolory? No niech będzie ta pierwsza fioletowa. Już w sumie bez znaczenia. One wszystkie różnie schodzą. Raz lepiej, raz gorzej. I te akurat... Zobaczcie, damy po połówce. A skoro damy po połówce, to tak samo będą stały na ziemi. Więc jakby ten dolny regał, znaczy ta podłoga, tak, to będzie służyła, słuchajcie, do taka zapcha i dziura będzie. Dobra, niech będzie to. Będzie taka zapcha i dziura do ziemniaków, do papieru toaletowego. Chociaż nie wiem, czy też jakiegoś regała do ziemniaków osobno nie dam. Możliwe, że też. Nie mówię, że nie, moi drodzy, bo... Tego ogólnie, tego wszystkiego, co się tak dobrze sprzedaje, nie? No, ale tu zrobimy tą samą historię. Po połówce mi się to tam raczej tu sprawdzi, bo to nie są rzeczy, które by się sprzedawały. Może serio tego Henia trzeba zwolnić, nie wiem. O, i teraz tak, damy tam soki, albo soki tu z brzegu, a potem... Już kurde. Jeszcze mleko gdzieś trzeba dać. Mleko też będzie chyba na całym regale. Czyli czekajcie, tutaj wtedy mamy ile? Mamy 4 półki po 2, czyli każdego po 8, ale minus 1 w zasadzie. Dobra, 4 półki po 2, czyli każdego 8, czyli każdego 7. Moja matematyka, słuchajcie, to jest trudna matematyka, pamiętajcie. Ważne, że ja wiem, o co chodzi. Jak widzicie, działa to. O, patrzcie, i to szybciutko, ładnie idzie, a tu jeszcze... Aha, to ci jednak matematyka nie najlepsza, bo tutaj jest... No tak, tu mi się regały pomyliły. Czy tu jedno? A tu dwa, bo chyba Heniu mi zajumał, wiecie? I tyle z tej mojej matematyki. Tyle, widzowie, z tej mojej matematyki. Ale zanim zamówimy, ja jeszcze chciałbym sobie tutaj... A, jeszcze kurczoki przecież są te takie duże. Kurde. Ale tutaj ziemnioki. Tam. Ziemnioki. Chociaż kurczaki by mogły być pod napojami, by się nic nie stało, ale ja dam ziemniaki.
Jakby ktoś nie był na tyle domyślny, moi drodzy, to ziemnioki i kurczoki, mówię tak specjalnie, ja sobie robię. Ogólnie ja dużo rzeczy z dystansem tutaj robię na odcinkach. Może ktoś jeszcze się nie domyśli, nie zna mojego poczucia humoru, to wolę powiedzieć, że u mnie w Poznaniu na ziemniaki się mówi pyry. Poznańska pyra. Jest tak, mało kto wie, ale jest takie... Taki tutaj nasz przysmak regionalny się nazywa pyry z gzikiem. 2, 4, 6, 8. 8, 9. To jest po prostu z serem. No powiem wam szczerze, od dziecka to jem. Jakoś mi smakuje. Nie narzekam. Jak za często bym tego nie mógł jeść, bo to nie jest jakaś tam rewelacja, ale... O, i zobaczcie, w ten sposób połówkę już jedną mamy z głowy. Także idzie nam to, zobaczcie widzowie, jak ładnie, jak szybko i jak... sprawnie, tylko to tak nie wszystko super sprawnie, bo jeszcze nie wiemy, jakie gatunki tu zostało. Tu jeszcze nie podjąłem decyzji z tą chemią, to się później zastanowię. No wiecie, jeszcze nie wiemy, jak to mamy mieć posegregowane. No generalnie nic się nie stanie, jeśli tutaj obok napojów, albo zostawimy regał wolny, słuchajcie. Zróbmy tak. Regał wolny niech będzie jeden. I tu faktycznie niech będzie Nutella, ale że Nutella jest w tych fajnych, zgrabnych kartonikach, to można to ładnie rozegrać, a miodu chyba nie ma. Wolę się, słuchajcie, po półkach rozejrzeć, czy jest jakiś miodek, ale nie widzę. O, tu jeszcze soki są jakieś. A soki miały być. Kudźwa, Juken, co ty robisz, chłopie? Czy ty jesteś normalny? Soki miały być. I tu mamy znowu dylemat, bo albo dajemy soki do dołu i tak raczej zrobimy, albo na całej półce, ale wiecie, że bym najchętniej te soki, dla każdego soku dał jeden regał, bo one naprawdę dobrze schodzą, a nie połówkę regału, tak jak teraz dałem. Tylko cały, tylko że wtedy by trzeba tą... A, dobra, wiecie co? Zrobimy to inaczej. Nutella będzie od... Nutella się dobrze sprzedaje, będzie na brzegu z miodem. I potem się jakieś keczupy stawi, nie wiem gdzie. Zobaczymy. No, ja wam powiem szczerze, moi drodzy, że... Ale mam rozkminę życia teraz. To zmienia, to naprawdę, soki się sprzedają bardzo dobrze i ciągle mi gdzieś tam się kończą. Ja się będę, słuchajcie, czuł spokojniejszy, jak będzie cały regał na soki. Czyli 2, 4, 4, 8, 12 jest. Ale minus 1, czyli po 11, dobra. Ciągle mam, słuchajcie, problem, żeby tak jakby to... dobrze wyliczyć. I nie klikałem tym skanerem. Wolę podejść sobie, słuchajcie, już do komputera i kliknąć, bo nie chcę czegoś popierdzielić. A swoją drogą, tak, wiem, moi drodzy, że jest taki mod, który tableta wyciąga, ale ja nie chcę, wiecie co, na razie sobie tutaj już za dużo tych modów, to też niedobrze. Bez sensu. Nie chcę po prostu mieć za dużo modów, nie? Już tam nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Dobra, czyli tutaj jakby, jeśli chodzi o wszelkie napoje, to coś nie coś mamy ogarnięte, ale też chyba źle policzyłem coś. Też chyba coś źle policzyłem, więc napoje mamy ogarnięte i zobaczymy, co tam dalej. No, bo już mi tu Heniu zajumał, a tu jeszcze jakiś sok gdzieś czasem, tutaj jakieś soki gdzieś były, ale to już chyba nie, nie? Nie, no tu są jeszcze, patrzcie, to trzeba przełożyć, przecież nie będziemy towaru, widzowie, wyrzucali, no co to? No halo, moi drodzy, przecież nie będziemy takich rzeczy robić, no bez przesady. I tu jeszcze trochę wody zostało, no ale to już trudno. I teraz tak, na pewno tego czegoś tutaj nie będzie, tego całego pire, bo tu postanowiłem dać miodek. I obok Nutellę. Czyli tej wody też tu nie będzie. A, tu się bałagan zaraz zrobi, widzowie. Cały Juken, widzicie, dorwałem się do magazynu, to... Wy wiecie, co już chcę powiedzieć, nie? Dorwałem się do magazynu, to się zaczęły kartony walać. I teraz uwaga. Albo dobra, od razu będę miał trudniej, jak od razu z miotkiem zamówię.
Już może od razu z miotkiem sobie zamówmy. No i ten mod, który na przykład stany magazynowe pokazuje, pamiętacie ile razy ja się żaliłem, że stanów magazynowych nie ma i tak dalej. Ten mod jest kapitalny, moi drodzy, dlatego że właśnie pokazuje nam ładne stany magazynowe, ale rozróżnia to, co jest na magazynie, a to, co jest na sklepie. Także w dwóch nawiasach to pokazuje i to jest kapitalne. Dobra. To teraz tak. 3 i 6, 9. I 6 by było 15, ale będzie 14. 14 i... Bo czekajcie, jak to wchodzi. To po 18 wchodzi. Czyli 14 i 17. Dobra, wypadałoby jeszcze kliknąć, nie? Żeby potem tak nie szukać. Czyli 17, 14. Miód. 17. Dobra, jak już zapamiętałem, to już jest git. Wiecie, to tylko chodzi o to, bo tam to wiadomo, że tą kasę byśmy nie stracili, jakbym zamówił czegoś za dużo, bo to jest tylko towar, tak, który się sprzeda, ale wiadome jest to, żebyśmy stracili w sensie takim, że trzeba by zapierdzielać z tymi kartonami. Dobra, tu mamy w ogóle rzeczy jakieś lodówkowe i one tam faktycznie się zaczną, ale na pewno tutaj tak blisko nie, bo tu już jest chemia, więc tu coś neutralnego albo po prostu w ogóle może papier toaletowy, albo w ogóle książki, bo książki się nie gryzą. O, może te książki tu wstawimy faktycznie, moi drodzy. Bo książki się nie gryzą z chemią jakby, no. Chociaż książki też ładnie pachną. Dobra, i teraz tak. A, bo tu jeszcze te napoje mamy, widzowie. Łejery. Wiecie co, tragedia. Tragedia, moi drodzy. Ja myślałem, że wszystko wyprzedałem. Widzicie, trzeba patrzeć. Te napoje się wcale tak... Czyli to był błąd, że... A, bo tu każdy miał swoją półkę, nie? To był błąd. Jak widzicie, nie ma sensu w przypadku tych napoi takiej rzeczy robić, bo to się tak nie sprzedaje. Czyli, że dałem połówkę, to zrobiłem dobre rozwiązanie i dobre machnią. Teoretycznie musiałbym to zostawić na półkach, to by mi ci może pracownicy to prędzej wyprzedali, ale w praktyce wygląda to tak, że ja już tutaj chcę to w miarę chociaż coś, słuchajcie, tutaj urządzić. Do tego w takim razie wiadomo, że nie będę ruszał. Soli, masła, to nie ma sensu tego ruszać. Pieprzu też nie. To są za małe kartoniki, kto to będzie przestawiał? Chyba, że regał cały przestawimy. No i mi się wena skończyła, słuchajcie. A myślę, że dużo, dużo rzeczy jednak poza odcinkiem zrobię. Oczywiście sprzedaży nie będę uruchamiał, bo to uruchomię ją z wami. Chyba, że zrobimy pauzę. No, bo tu są, zobaczcie, jeszcze cukry. Tu znów są napoje. O, ja pierdzielę. No to ładny Juken. O, aż spadłem, kurde, z tego piętra. No to ładny Juken gagatek. Tu 4 razy ziemniaki. To wiem, że można zamówić. No to ładny jestem gagatek, widzowie. No to nabroiłem. Tylko nie mów mi, chłopie, że mi te ziemniaki zaraz zajumiesz. Co on tu wziął? No ziemniaki, no kurde. Co za kretyn. No tak, bo się wyprzedało, to pusto. Tu jeszcze nic nie dodawałem. Widzicie, widzowie, to nie jest wszystko takie proste. Tu trzeba dobrze porozkminiać. O, i te na przykład, zobaczcie, jak one schodzą. Więc nie wiem, czy też przypadkiem nie zrobimy tak, skoro one tak się sprzedają, a wiem, że się sprzedają, to zrobimy dwa więcej. No. I zobaczymy, co dalej. Wódce coś tam. Nie no, zaraz tego Henia naprawdę zwolnię, bo już mnie denerwuje. Widzowie, nie będziemy się tak bawić. Przykro mi bardzo. Gorzej... O nie! O nie! Jeszcze zwolniłem nie tego, co trzeba. Nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę, czy ten re... No ja nie wierzę. Ja się zachłysnąłem, słuchajcie, piciem teraz. Ja w to, widzowie, po prostu nie wierzę, nie?
sorry, zachłysnąłem się. Przepraszam ja was, ale zacząłem się zastanawiać, czy ten regał dobrze stoi, skoro gość się wiesza. A co, jak ja mu ten regał schowam, to co on zrobi? No dobra, to se stój za regałem, chłopie, w takim razie. No niby żyje, niby się nie zawiesił, niby żyje, ale nie wiem, co on tu chce. Chłopie! Ty! Do ciebie mówię, bo zaraz ci przypier tego, że zobaczysz. Halo. No nic. Dobra, cicho. Zwolniłem go, zatrudniłem nowego. Gdzie jest nowy? No, no, widocznie nie ma co robić. No to to... A, bo on już może porobił, co miał. Dobra. No nieważne. W każdym razie nie będzie mi pajac stał. Słuchajcie, tu jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Ja to, słuchajcie, za chwilkę ogarnę i wam pokażę. Zrobimy pauzę, bo ja... Teraz mi się załączyło takie rozkminianie, gdzie mam 1000 pomysłów na minutę, a jak wiecie, to się potem kończy stratą waszego czasu. A z szacunku do was, że oglądacie w ogóle moje odcinki, za co wam jestem bardzo, bardzo wdzięczny. W ogóle będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak łapkę w górę zostawisz i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będę bardzo, 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 bardzo wdzięczny. Ja to ogarnę i zaraz ci, drogi widzu, pokażę, co tutaj wyczarowałem. Bo troszkę tutaj wymaga, widzę, przestawienia pewnych rzeczy i przemyślenia. To muszę zrobić na spokojnie i zaraz zobaczysz efekty tego. Jak ja to zrobiłem. Za chwilkę efekty będą widoczne. Także do zobaczenia za chwilkę. Jestem, widzowie, jestem. No i moi drodzy, nie sądziłem, że zajmie mi to 2 godziny. Jeszcze was potrzymam chwilę w niepewności. Możecie pisać w komentarzach, czy pamiętacie, ile było na koncie, zanim się spauzowałem. Zostało mi 33 tysiące. To jeszcze dokładnie nie koniec, bo jedną ostatnią rzecz zrobię z wami. Także zobaczcie, jak spora to jest inwestycja. Ponad 100 tysięcy wydałem w towar, a to jeszcze nie koniec, bo dopiero pracownicy mi się odwiesili. Musiałem na nowo włączyć supermarket Simulatora. No nie obyło się, moi drodzy, bez błędów. Jednym z tych błędów jest ta piramida tutaj z solą i z pieprzem. No niestety, coś mnie się przeoczyło. Bywa i tak, nie myli się ten, kto nic nie robi. Drugim błędem jest to, że gdzieś coś nie ogarnąłem. Niestety z tymi szynkami, z tymi mięsami i z żeberkami bodajże. No nieważne, słuchajcie, na razie to tak leży. Ja to będę wrzucał już później, no... Powiem wam szczerze, już mi się w oczach troi i troszkę od tego łażenia między tymi regałami. Natomiast zaraz podejdziemy do komputera, bo to tak naprawdę komputer całą prawdę nam powie. Czy coś tutaj jest jeszcze do uzupełnienia, czy nie. Tutaj dałem książki, to może w ogóle wam pokażę. Pokażę wam, jaki to zrobiłem schemat. I od razu mówię, nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale robiłem po prostu intuicyjnie. Dając dział z chemią, tak jak widzieliście, tutaj przy komputerze, za komputerem, tutaj również. Dając chemię, zostawiając sobie jeszcze, no to do papierów też znajdując miejsce, aczkolwiek jak widzicie, wolałem zostawić 2 regały wolne, też dałem gdzieniegdzie papiery na dole, ale tak nie dominują jak wcześniej. Te rzeczy, które dość dobrze się sprzedają, czyli te WC, dałem też parę kartonów na dole. Później są sobie książki i dałem je tak naprawdę w jednym rządku. I dużo, dużo produktów tak ułożyłem. No jeżeli to są produkty takie jak te książki, że po 3 wchodzą na... Znaczy w sumie 6 wchodzi ich na jedną połowę półki, czyli po 12 na całą, no to stwierdziłem, że... no to połowa wystarczy, więc dałem tak jakby pionowymi kolumnami. Ach, nie mogę patrzeć na ten bajzel. Tutaj jakieś tam oczywiście smarowania do chleba, więc Nutella czy też miodek. Można przyjąć, że miodek jest do chleba, do smarowania. Więc co za tym idzie? Chleb? No chleb już jest w innych kartonach, a schodzi jak opętały, więc dałem go na cały regał. Ale jeśli coś dawałem na cały regał, to ostatnia półka, właściwie ta podłogowa, to będzie, no w tym przypadku jest ona na kurczaka, kurczoka. Szynki po pół regału, bo są w małych kartonikach. Tutaj jeszcze jest margaryna, coś jeszcze tutaj sobie zostawiłem, jakby coś doszło. Mięska sobie idą dalej. Tutaj wyszedł niefart Stefan, bo też te szynki zostały i mięska w sumie nie wiem, czy ich po prostu na razie tymczasowo, wiecie co, nie wrzucę tak jak już były. Nie chciałem się zawiesić później i nie domawiać, ale może żeby nie leżały na ziemi. No niech ci pracownicy z tego
Co to? A, bo to jest jeszcze steak, to jest jeszcze coś innego. Widzicie, jaki tu galimatias. No to niech będzie regał, na którym będzie wszystkiego po trochu. Natomiast widzę, że strasznie, strasznie FPS-y spadły. Ale jest to mi znajoma rzecz, moi drodzy, chociażby z... chociażby, moi drodzy, z Farming Simulatora. Tam też tak było, że jak faktycznie dość dużo, na przykład miałem jakiś palet z miodem, czy z jakimś tam produktem, to faktycznie dość mocno lagowało. No trudno, trudno, moi drodzy, no już nie będę tak aż dużo po tym regale chodził. Na pewno nie jest to kwestia, żeby mi sprzęt nie wyrabiał, żebyście potem nie pisali. Bo tak nie jest, moi drodzy. Sprzęt to mi jak najbardziej wyrabia. Dobrze, dobrze. No to tu teraz tylko pozostaje jeszcze domówić to, co tutaj znalazłem na oko, ale nie wiem, czy nie pomyliłem jeszcze czegoś. No słuchajcie, mogłem się gdzieś pomylić. Aha, no i w końcu podjąłem taką decyzję, jaką widzicie, czyli alkohole również tutaj wstawiłem. Stwierdziłem, że to jest moment, w którym ja już też będę chciał sobie też czasem odpocząć. Roadstockerów, naszych magazynierów, zawsze, słuchajcie, można spauzować, prawda? Jeśli bym chciał sobie coś pilnie pouzupełniać, to przecież można ich spauzować, a myślę, że to jest już moment, w którym śmiało zapracowałem na to. Także, moi drodzy, wydaliśmy, jak widzicie, kupę kasy na towar. Jak my to mamy? No właśnie, co już widzę na szczęście, że mi się pokazuje, więc jeszcze kwestia jest makaronu, kwestia jest kawy, oczywiście będę chciał to na półki dać, również herbaty, oj, to będę miał jeszcze troszkę tutaj pracy. Drugi makaron, ryż, no to tak myślałem, tego mleka dużo nakupowałem, jeszcze są te słodycze, ciasto, drugie ciasto, czekolada, płatki są, nie wiem czemu, aha, bo na sklepie ich nie ma za dużo, bo pracownicy jeszcze nie uzupełnili. No dobrze, kolejna kawa. No i widzicie, bardzo fajny jest ten mod, który nam podpowiada po kolorach, jakie stany magazynowe są dość małe. Ale to też możemy sobie ustawić tak, jak my byśmy to chcieli, żeby się kolorystycznie podświetlało. To znaczy mały stan, to znaczy średni stan. Dobrze, słuchajcie, czyli tak, słodkie rzeczy, to myślę, że pójdziemy z tym na górę, bo tam tylko troszkę na górze miejsca zostało, makarony chyba będą z drugiej strony i ryże. No to dobra, mamy parę produktów, które jeszcze razem zrobimy. A, jeszcze karma dla kota, oj, zapomniałem o karmie dla zwierząt. Ach, 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 niedobrze, to tutaj na razie odhaczam w razie czego. Starałem się tego pilnować, że jak zamawiałem, a po co ja tak robię? Bo zobaczcie, ja mam taką metodę, że zamawiam sobie po jednym produkcie. Po to, ażeby, iż, no nie wiem, niech będzie już tutaj ten makaron, aby z tym produktem sobie oznaczyć regał, a potem domawiam już na grubo. I teraz tak, tutaj mamy, no makaron mógłby tu od biedy pasować, ale jeden tu wrzucać między to, to bez sensu. Myślę, że słuchajcie, jak to jest makaron z serem, to jak najbardziej tutaj jako kontynuacja serów mogą być makarony. Zresztą to jest tylko magazyn, słuchajcie. Ja i tak pewnie jutro już zapomnę, jak to poukładałem. No nie, no to ta karma to akurat do jedzenia nie dla człowieka. Chociaż są ludzie, którzy takie rzeczy jedzą, no niekoniecznie, ja nie polecam. No dobrze, to makarony sobie damy tutaj obok serów. Myślę, że to będzie pasowało, tylko że jak widzicie, ten gagatek już mi wziął, ale to się nic nie dzieje, że on mi wziął, ja sobie tylko naznaczam teren, nie wiem, czy chcę coś tu pod spodem dawać, myślę, że te makarony, słuchajcie, na tyle schodzą, że ja raczej wolałbym je dać do dołu, szczególnie, że będziemy tylko połówkę dawali regału, no bo jeżeli daję cały regał, to jak najbardziej, o, spaghetti też schodzi jak szalone, także jak daję cały regał, to oczywiście ten dół sobie już pomijam, ale jeśli tak jak tutaj, że jest tylko połówka, chociaż na to spaghetti to będzie strasznie mało, ale no my już tutaj teraz zacieśniamy pasa. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, moi drodzy, że to powiem. Być może zgubiłem gdzieś jakiś regał, no jest to bardzo możliwe. Nie będę tutaj szedł, wiecie, w zaparte. Natomiast no nie sądziłem, że to powiem. A, to już było. Chyba, że się... Nie sądziłem, że to powiem, ale nam się miejsce zaczyna, widzowie, kończyć.
I to mówię całkiem serio. To co, tych makaronów tylko tyle? Mi się... A, tu jest jeszcze ten w kij... A, ten taki kijowy karton ten makaron ma. Jeszcze pire powinno być ziemniaczane. I ryże. Więc to nie będzie na pewno wszystko. To w ogóle kijowy karton, no ale tu nie będziemy nic już czarowali, musi starczyć miejsca. To co, ja bym tych ryży, słuchajcie, nie zamówił? No nie teleportowały mi się, chyba że... Nie no, pracownicy raczej mi nie porwali, słuchajcie, kartonu z czymś. Tu jest karma, tu są w ogóle te... No to co, to te ryże by wychodziło, że są w tym. A bo to tak, dobrze, moi drodzy, dobrze. Ale powiem wam szczerze, że te FPS-y mnie strasznie teraz denerwują. Takie, no ewidentnie, to widać, słuchajcie, na oko, nie? To widać na oko. No ja uwielbiam, jak są na przykład takie kartony, jak ten ryż podróbka Uncle Ben's. Uncle Tony to się tutaj nazywa. To ja uwielbiam, jak jest taki karton, bo to po prostu jest najlepszy, najzgrabniejszy karton. O, tak jak do kawy. Więc kawy też na pół regału damy, ale na razie nie myślę o kawach, tylko o jednej części, żeby te ryże i makarony już zapełnić. Z wami dopełnię to i no, tak myślę, możecie obstawiać w komentarzach, drogi widzu, droga widzko. Możecie obstawiać, jak myślicie, ile mi zostanie pieniędzy, już będzie totalnie cały magazyn zamówiony. No fakt, że mamy w tym momencie sporą nadwyżkę towaru, no bo sól to mamy... Stoli to mamy, słuchajcie, tyle, że można by na ulicę nią sypać na zimę. Także wiecie, to nie jest to tak łatwo. Dobra, to już chyba temat mamy zamknięty. No, na to by wychodziło, że tak. Chyba, że coś przeoczyłem, ale... No nie, jeszcze to pire. Ale to są najlepsze po prostu możliwe kartony. Tam jeszcze chyba jakiś ryż był albo jakiś makaron. I teraz pytanie, gdzie ja go wstawię, kurde. No nic, jeden będzie wyrzutek społeczeństwa, można by to tak powiedzieć. No naprzeciwko, jak widzicie, nie damy, bo tam już jest zajęte rzeczami do... Tu jest coś wolne. No to jakiś makaron od biedy tam można wstawić. Nie jest to może po mojej myśli w 100%, ale jakby jakiś był, to można go tam wstawić. A herbata i kawa pójdzie z drugiej strony, bo tam są rzeczy słodkie, także... A, to już raczej te wszystkie słodycze. No dobra, gdy widzę słodycze, to kwiczę. A, jednak mi się dobrze kojarzyło, że jakiś ryż powinien być. Widzicie, widzowie? Dobra, pamięć wzrokowa, no to jest podstawa. To jest podstawa, to jest wręcz dar, moi drodzy. No tu może zrezygnujemy z papieru do wiadomo czego. Dobrze, to mamy ogarnięte. No i jeszcze tutaj mamy troszkę miejsca z drugiej strony. Tu są rzeczy słodkie, później dalej to... No, są lody, no to myślę, że tutaj od tej części możemy wstawiać kawy. Możemy, moi drodzy, wstawiać kawy. Hej, chłopie, mnie tu nie wchodź w kadr. Co ty masz takie parcie na szkło? Powiem wam, że jak zaktualizowali to, ten magazyn, to się trochę popsuło, bo już kilka razy spadłem z niego. Tu już myślę, na dół nie będę na siłę nic pchał. Nie ma sensu, słuchajcie, niech tej kawy też będzie pod odpowiedniej ilości. Kawy bym chciał obok kaw, ale chciałbym też kolorami, bo potem mi się będą mylić. Chociaż nie wiem po co, to tylko mam klikać klikaczem. Mi brakuje tylko tyle, jak jest zamówienie składane, że ja nie widzę, słuchajcie, tej... Nie zawsze ta nazwa produktu mi coś powie. Ja tam osobiście bym wolał, jakby też jakaś miniaturka się pokazywała, bo jednak wzrokowcem bardziej jestem. No ale co kto lubi? Co kto lubi? Dobra, teraz weź tu bądź mądry i kurde szukaj kawy. Zresztą nie muszę jej znaleźć, ale znalazłem. Widzicie, moi widzowie, ja to zawsze mam tą intuicjonę. Jest inwestycjonę, to jest intuicjonę. Także zaraz będzie ładna sprzedaż, znaczy zaraz ładna, no. To jest właściwie tutaj... Nie mam, moi drodzy, moda more customers, więc... I tak jak mówię, ja jeżeli bym go używał, to tylko okazjonalnie, tak nie polecam. Ale swoją drogą zobaczcie, nie wiem czy widzicie, mam 75 level sklepu, bo od tych zakupów, słuchajcie, takich no namiętnych i dość sporych, zobaczcie ile expa weszło, bo oczywiście za zakupy również expa sklepu wam latuje, także żebym teraz zrobił. Widzicie, to czasami jak za blisko
jak za blisko siebie i zaraz mi ten gnojek porwie ten karton. Mam nadzieję, że nie. Dobra, udało się zdążyć przed nim. Gdzie to stało? Tu stało. I już się pusto zaraz porobi. Dobra, ale to domówimy. Także widzicie, no myślę, że ja tak obstawiałem, że może ja nawet wam powiem szczerze, że troszeczkę byłem przekonany, że tej kasy może jeszcze mniej zostać. Także i tak gdzieś te moje wyliczenia były groźniejsze. No ale słuchajcie, no skoro mieliśmy towaru, wiecie, za tam... Znaczy wartość zakupu to może była, znaczy na pewno była poniżej 100 tysięcy, nie? Ale skoro mieliśmy jednak towaru i sprzedaliśmy go, słuchajcie, było tyle kasy na koncie, jak zaczynaliśmy, nie wiem, to było 140 tysięcy, szczerze już nie pamiętam. Naprawdę, widzowie, już nie pamiętam, ile mieliśmy, jak zaczynaliśmy dzień, ale było grubo ponad 100. Ale jak widzicie, nie zainwestowałem tego na razie w żadne rozbudowy. Nie widzę w tym na razie sensu. Kompletnie, bo... No bo słuchajcie, towar na siebie zarobi, magazyn musi być dopieszczony, a... Wiecie, to żebyśmy rozbudowali, to jest bardziej efekt wizualny. Na to teraz zarobimy, no to się rozbuduje, tak? Tym bardziej, że niebawem będzie ten 80 level, to będą kolejne licencje do kupienia. Nie wiem, czy je kupię, bo nie wiem, czy mamy miejsce na sklepie, więc to się okaże, w zależności, jakie to produkty będą do w tych licencjach, nie? Od tego będzie zależało. I co my tu jeszcze mamy? Później jest jeszcze ta karma dla kota. Ja bym gdzieś ją w kąt wstawił. To zostały jeszcze nam dwie herbaty. Zielona i zwykła. No to tam sobie mogą one stać koło tego. Tu herbat bym raczej nie chciał wstawiać. Chociaż powiem wam szczerze, że herbaty też na pół bym dał. Zostawmy jedno na słodkie, wolne miejsce. Wiesz, tych herbat, słuchajcie, tu tyle jest, tych zielonych w kartonie, że nie wiem, czy ja potrzebuję tyle kartonów zamawiać, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. I ostatni karton gdzieś tu z herbatą się walał. I zaraz się zastanowimy, co zrobić z tym. No to czyżby to był ten, dobra. Ja pierdzielę, widzowie, ale bałagan. Tylko już widzę, że ta karma dla psa mi się nie podoba w takim kartonie wielkim. Ona by, kurczę, się na dół gdzieś nadała. Więc nie wiem, czy przypadkiem te herbaty... Wiecie co, zrobimy inaczej. Te herbaty mają tyle w kartonie tych herbat, a tu i tak tyle kartonów wejdzie, więc tam idealnie będzie pasowała ta karma dla psa, która jest w takim, o, olbrzymim kartonie nieporecznym. Ja strasznie, słuchajcie, nie lubię tych dużych kartonów, bo to nie jest, wiecie, tak obsiub. Nie wiem, czy z kawami też tej samej sytuacji nie zrobić, ale teraz już nie zobaczę, jakie to były kartony. Nie, no to wszystko miało małe kartony, słuchajcie. A to co my się będziemy szczypać, widzowie? Na dół damy karmę dla psa. O, patrzcie, co my się będziemy szczypać? Tu się karmę dla psa da wszędzie. Czy to są małe kartony, to luzik, to starczy. A tu widzicie, tylko taki jeden karton wchodzi praktycznie na podpołówkę. Więc to nie będzie, widzowie, tak hop-siup. To tak hop-siup nie będzie, a tak sobie zaznaczymy tym... Potem będę oczywiście za chwilę zamawiał. Tu są jeszcze herbaty. No to tutaj ja myślę, że już tą karmę dla psa damy do końca, słuchajcie, na dole. Bo i tak wiele kartonów tu nie wychodzi. A tam w kącie damy kota. Kit kota. Aczkolwiek ten jeden był taki, a nie, bo to są takie. No ale dobra, ja powiem wam szczerze, że już mam jakiś patent i zapamiętuję powoli, ile kartonów wchodzi na regał. No jak tak wchodzi, to tak średnio. Kurczę, te dla kotów schodzą. Wiecie co? No nic. No nie mamy wyjść. Być cały regał. I w ten sposób mamy w 100% chyba regały już zagospodarowane. Tam jedynie jakieś miejsce jest na jakąś chemię, jeżeli by się takowa pojawiła. Tu jeszcze jakiś karton nam został, a nie, to z tym cukrem, dobra. Ziemniaków, słuchajcie, mamy na magazynie tyle, że nawet nie pytajcie. Ciężko jest się doliczyć z ziemniarami i z papierem toaletowym. Kurczoki to samo. Dobra, jeśli chodzi o te duże kartony, no to jest tak, dwa wchodzą na jeden, czekajcie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dobra, no skoro gościu mi zajumał, to sobie dwójką zaznaczę, że mam po 12 zamówić, dwa razy klikając, a tych mam zamówić 18, czyli 17, czyli to zaznaczę sobie na przykład czwórką. W każdym razie, żeby było więcej niż dwa.
To sobie zaznaczę i będę wiedział, że to będzie 17 do zamówienia, no bo jeden już szedł, aczkolwiek oni, jak widzę, już chyba... Dobra, to po 18 ich, słuchajcie, zamówimy, bo widzę, że oni... Ten, a tych będzie raz... Ile zrygałów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli 14, dobra. Zaraz zobaczymy, od psa zaczniemy. Może dlatego, że jestem miłośnikiem psów, tych miało być 14 i oczywiście musimy mieć zaznaczoną tą opcję. I teraz kawy mają być po 18. Zamówię po 18, najwyżej pudełko zostanie, bo przypuszczam, że te gałgany już mi to z półki porwały, już uzupełniają. Czekolada tak samo, po 18. Ja pierdzielę, zobaczcie widzowie, jakie tu się kwoty robią. Wymyśleliście, że to już koniec zakupów, nie? A ja teraz pytanie, słuchajcie, teraz tak patrzę, czy nam w ogóle na to kasy starczy. Zaraz się okaże, że nie. Nie no, musi starczyć. Co ma nie starczyć? Już teraz będziemy mieli wszystko. Teraz już nie powinno niczego kompletnie brakować. Jakie zamówienie? To jest chyba największe, jakie zamówienie robię do tej pory. Robię je z wami. Mam nadzieję, że się nie walnąłem, słuchajcie. A nie, bo tam, gdzie dwa było, to znaczy, że miało być 12. Czekajcie, tam, gdzie było 2, 12, czyli dla kota były inne kartony. Miało być po 12, a dalej miało być po 14, po 18. Dobra, mam nadzieję, że dobrze zamówiłem. Ale to nam prawdę powie... To nie, no chyba się aż tak nie walnąłem, bo to... Co to tu jest? A, coś źle zamówiłem. O, jeden karton za dużo jednak. No dobra, ale to się liczyłem, że najwyżej zostanie. Dobra, dobra, moi drodzy, czyli co my tu mamy? Co my tu mamy? Gdzieś w ogóle mam wrażenie, że jeden regał zgubiłem. A ja bym chętnie tu jeszcze gdzieś jakiś regał wstawił. Czyli przyjrzyjmy się teraz naszym tutaj półkom po tym, jak nasi pracownicy coś niecoś pozabierali. Jak widzicie, działa ten regał, że do góry oni tam... Znaczy ten regał, nie że regał, tylko... no to się nazywa platforma dokładnie, tak, nie? Według twórcy. Działa, wchodzą do góry gagatki, bez problemu to działa, także nie ma problemu. No dobrze, moi drodzy, to co my tu jeszcze byśmy domówili? Tam na razie, no mam parę regałów w razie W zostawionych. Następny odcinek, jak was przywitam, to pierwsze co zrobię, moi drodzy, to wam pokażę oczywiście, że posprzątałem te walające się kartony, bo zrobię sobie dniówkę jedną, żeby tutaj to ogarnąć. To też chcę wyprzedać tutaj, wiadoma sprawa. A tak generalnie widzicie, jakoś to jakiś tam sens ma. Czy większy, czy mniejszy, to już wy możecie ocenić sami. Napisz, drogi widzu, w komentarzu, jak ci się mój magazyn podoba, ten olbrzymi magazyn. Jeszcze dwa kartony. O, ta mąka, kurde, bo pouzupełniali. Mam nadzieję, że mi dobrze pouzupełniali tą mąkę. Gagatki jedne. Ja mam takie skromne wrażenie, że dobrze. I liczę na to, liczę na to. No dobra. Dobra, tutaj widzę jakiś jeden karton z książką. Można domówić tutaj aż trzy kartony z książką. I o tyle jest dobry ten skaner. Tylko musicie uważać, żeby dobrze kliknąć i żeby zawsze klikać, słuchajcie, nie na cenę czasem. Bo tutaj akurat ceny nie macie, tylko na tą taką jakby etykietę, że tak powiem. No to mamy. No coś nam tam pouzupełniali, jak widzicie. Coś tam pozabierali, ale jeszcze pewnie wszystkiego nie zdążyli. Więc oni jeszcze tam ciężko pracują nad dostawą. Niech pracują. Niech pracują. Swoją drogą, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo fajnego moda ściągnąłem. Akurat nie wydaje mi się, żeby on był jakimś takim, no, że tak powiem, oszustwem. Bo to jest jakiś sens w tym działaniu tego moda. Bo zobaczcie, jak kończycie dniówkę, to przesuwa wam się noc, tak? Że niby jakby, wiecie, śpicie i po temacie. A ten mod sprawia, że jakby wasi pracownicy, magazynierzy, pracują na nockę. Czyli kiedy zaczynasz następną dniówkę, to tak jakby masz magazyn już uzupełniony, znaczy nie magazyn, tylko sklep uzupełniony z tego, co jest na magazynie, no bo pracownicy po prostu pracowali w nocy. Według mnie ma to sens, bo było to faktycznie dość uciążliwe jak dla mnie i wkurzające, że musiałem czekać, aż łaskawie ci pracownicy mi rano to uzupełnią, gdzie to byli faktycznie magazynierzy, a nie
a nie sprzedawcy. Także super. Dobra, słuchajcie, to zobaczmy sobie. Już tutaj domawiam ostatnie rzeczy, które kliknąłem. Nic już więcej nie będę domawiał. Aha, jogurtów nie chciałem więcej. Dobrze, no nie chciałem, bo to faktycznie nie ma sensu. Widzicie, tak się czasem spada. Tu nie, taka barierka wcześniej była. Tu była taka poręcz, że nie mogłeś spaść. Teraz w tej chwili nie wiem, czemu twórca tą poręcz zlikwidował. Ja wam powiem szczerze, że cały czas tutaj zlatuję. Bo już się troszkę przyzwyczaiłem i niestety... O, tu jeszcze parmezano z 3 kartony. Z 2 mozzarelli, czyli sery nam... Śmietanka, nie, to jest ta. Humus, którego... No tak, bo humusa nie było. O, tego się posprzedawało. A tego ile? Znaczy nic się nie posprzedawało, bo jeszcze nawet sprzedaży, słuchajcie, nie uruchomiłem. Tylko w sensie się posprzedawało, że... A, i te trzeba teraz pozamawiać. Ja tu sobie je pozaznaczam. No właśnie, bo miałem z wami nowości pozamawiać, czyli jak widać, widzowie, nie pozamawiałem z wami tych nowości. Tylko najpierw tak na oko pozamawiam, bo nie pamiętam, co w jakich kartonach jest i ile na półkę ich wchodzi. Więc tak sobie, o, na oko pozamawiam. Tu niby widzę, ale... Nie chcę też przesadzić. Patrzcie, jak oni mi tu wymietli, kurde. Dopiero co zamawiałem towar. A już mi pracownicy wymietli. Patrzcie, tu frytki, kurde, 2 kartony. No tak, bo my mamy przecież, widzowie, moi drodzy, kochani, my mamy podwójne zamrażarki. Także tu żarty się skończyły. A myślałem, że ten cukier zamawiałem. No może już klikałem, bo już nie chcę 2 razy klikać, bo potem będzie taka piramida przed sklepem. No i patrzcie, 5 tysięcy kolejne, no i zostaje nam 12 tysięcy już tylko na koncie. No widzowie, no i co ja mam wam powiedzieć? No? A tak, o, tak jednak się w obliczeniach wiele nie pomyliłem. Tak obstawiałem, że jak dycha zostanie, to będzie dobrze. A mieliśmy, zobaczcie, ponad 100 koła na koncie. Oni tam cały czas na górę gagatki mi chodzą. Tu widzę jeszcze, kawa jest jedna do machnią zrobienia. A ty... Aha, bo to jest karma. Myślałem, że parmezano, bo podobna, podobna etykieta. I słuchajcie, zwątpiłem. Tu specjalnie dziurę zostawiłem. Tu są te dla kota, których jeszcze pewnie nie wzięli. Dobra, słuchajcie, czyli uzupełniłem dobrze. Z drugiej strony się przekonamy, czy na pewno. Tutaj ta dziura na razie będzie, bo mamy jogurty. A te jogurty, słuchajcie, jest ich tyle w kartonie, że ja nawet nie wiem, czy nie powinny być na jednej półce. Więc w razie czego zostawiamy sobie miejsce na coś jeszcze. O, to jeszcze trzeba domówić. I tutaj nie byłem pewien. A, widzicie, to nie jest tutaj tak tutaj. Popsiupos. Czyli to jednak są te małe kartoniki. Dobrze, tak są małe, no to... To zaraz zobaczymy, ile tego ryżu zamówimy. Jedynie tego 2. Bo nam więcej nie wejdzie, patrzcie. Ile się tego wszystkiego, kurczę, widzowie, posprzedawało. Naprawdę. Te spaghetti też fajnie, jakby było w innych kartonach. Na pewno bym się bardzo, bardzo cieszył. Byłoby to o wiele łatwiejsze. Dobra, no to chyba wszystko mamy, poza oczywiście wielką piramidą przed sklepem. Oj, tu coś jeszcze. A to już było. Dobra, to już zamawiałem. Tego chyba nie zamawiałem. Dobra, bo już widzicie, ja już się gubię. To już mi się, ja wam powiem szczerze, od tego biegania 2 godziny między regałami mi się, widzowie, już w głowie kręci. Naprawdę. Ale zobaczymy sobie w tym momencie nas po prostu według sklepu. Zobaczcie, wszystko w sumie mamy na... Wszystko mamy na biało, chyba że oni czegoś nie uzupełnili na sklepie, to będzie w innym kolorze. Ale jeżeli coś jest na biało, to znaczy, że ta ilość jest spoko. No tego oczywiście nie sprawdzimy, jak to wygląda na półkach, tak? Ja bym musiał, ale to też nie ma takiej reguły, bo każdy karton ma inne, wiecie, powinno być dla kartonu. Ale zobaczcie, wszystko mamy na biało, także stan towarowy jest na full w tym momencie. Ani jednego produktu nam nie brakuje. No możemy zerknąć, jak to na sklepie wygląda. Tu jeszcze coś pozostawało niestety. Widzicie, niepotrzebnie niektóre rzeczy, ale tutaj też zauważyłem jedną rzecz, że i będę z niej też korzystał. Może zdradzę wam potem takiego protipa jednego. Odkryłem jedną rzecz, bo ten mod też dostarczający produkty do na magazyn został też o jedną funkcję wzbogacony. Bardzo mi się ta funkcja swoją drogą podoba. No i co my tu mamy, moi drodzy? Jak widać, pracownicy cały czas latają.
i cały czas uzupełniają, bo na półkach nie widać, żeby tego towaru, znaczy mam nadzieję, że nie stoją pod sklepem i nie piją piwka sobie. A cały czas, jak widzicie, biegają i uzupełniają towary. No dobrze, moi drodzy, dobrze. No to widzicie, to odcinek myślę, że bardzo moim zdaniem udany. Drogi widzu, daj znać proszę w komentarzu, jak ci się podobał. No pierwszy z dłuższych odcinków, no ale taka inwestycjone, największa w historii, no jak widzisz, nie dało się tego zrobić krótko. Mam nadzieję, drogi widzu, że doceniasz czas, który poświęcam, bo tak naprawdę poza nagraniem jeszcze 2 godziny mi to zajęło, aby tutaj czasu spędzić. Patrzcie, mamy już prawie 76 level, no teraz to już będzie trzeba trochę kasy pozarabiać, żeby mieć na licencję, aczkolwiek ja tu już przez szybę na koniec zerknę. Kasa się znajdzie, ale się bardziej zastanawiam, czy miejsce, to zależy od... A zajrzyjmy sobie. I tym będziemy jakoś myśleli w następnych odcinkach. Na pewno nie w następnym, bo w następnym chciałbym coś na luzie zrobić. I mam pewien fajny pomysł, którym wam pokażę. Ale mamy licencję. Ciasto, czyli coś słodkiego, chipsy. No to spoko, widzowie, bo jeżeli nawet cola do lodówki, spoko, mamy miejsce w lodówce, mamy miejsce na półkach do czegoś słodkiego, zawsze się znajdzie. No, nie wiem jak, na ile z tym chemicznym działem, ale tak się uprzemy, to znajdziemy. Koło najwyżej się postawi pastę koło karmy dla psów. No i tu są znowu książki. No z książkami już będzie problem, bo moi drodzy... I potem znowu ciasto. Z książkami będzie problem, bo... A po co ja idę naokoło? Bo tutaj cały regał do książek zrobiłem. Ale to najwyżej będę przestawiał jakoś. I wtedy się zrobi tutaj typowo dział taki książkowy, że ta karma dla kota i dla psa wyleci i wtedy będą tutaj całe książki. No ale karmy nie damy naprzeciwko chleba, więc jeszcze nie wiem, widzowie, nie pytajcie mnie. Najwyżej zamienię to stronami i karma będzie od strony tutaj... Nasze jakawy pójdą do chleba, no jedynie tak. Jeszcze nie myślę o tym, może wtedy... może też, widzowie, do tego czasu się powiększy magazyn, to znaczy sklep. Ja już go zrobię wtedy porządnie, żeby było tak bardziej przestrzennie. Nie wiem, czy da się radę zrobić 5 kas. Może wtedy troszeczkę inaczej to już bym... Bo wiecie, tu wszystko jest na razie upchane. I żebyście się nie dziwili, no to jest upchane, żeby to dawało radę. Także... No zobaczymy. Ja ci dziękuję, drogi widzu, za oglądanie. Fajnie, że jesteś, będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcesz zostawić łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będę bardzo, bardzo wdzięczny i cieszę się, drogi widzu, że ta seria ci się tak podoba. Następne kilka odcinków to będzie takich odcinków troszkę też na luzie, z dystansem, także żeby dobić do tego 80 levelu na luzie, także na razie nie planujemy żadnych jakichś takich poważnych rzeczy jak rozbudowy i tak dalej. Także trzymaj się, do następnego odcinka, cześć!